Cześć! Śnieżka, co ty tutaj robisz? Chciałam się dowiedzieć, jak wam idzie w poszukiwaniu Mamby. Dobrze. Na pewno? Tak. Kiara, pójdziesz zobaczyć, co robi Marrakesz? Bo znając życie, randkuje z Muzą. Tak, zobaczę. No i wiesz, i tak to było. Wow, ale masz przeżycia. Tak. Ej, Kasanowa, może byś się do roboty, a przestań randkować? A, Kiara, już załatwiłem to. Na serio? Znalazłeś ją? Tak, mamy to. Namierzyłem ją, wiem gdzie jest. Widzicie, mówiłam prawdę. No okej. Dobra, chodźcie, nie randkujcie teraz, randkowanie jest po pracy. Chodź. Na randkę może kiedy indziej się umówimy, co ty na to? Tak, jasne. Chodźcie! Dobra, jesteśmy. Jednak Marrakesz pracowałeś, czy co robiłeś? A daj spokój, randkował z Muzą zamiast pracować. Ojeju, co wyś tak czepiacie? Znalazłem przecież Mambę. Jaką Mambę? Malagę, ojeju, myli mi się z twoim imieniem Mamba. No to nie moja wina, że mamy podobne imię. Dobra, dosyć już. A więc tak, Marrakesz ją już namierzył, Malagę, więc trzeba po prostu się przygotować i znowu ją znaleźć. No i wsadzić do tego więzienia, gdzie już na pewno nie wyjdzie stamtąd. Myślisz, że ona stamtąd nie ucieknie? A po co by miała uciec? Tam bardzo pilnują już koni, więc nie ma szans. Och, jak ja się nie cieszę, że będę musiała znowu ją z nią walczyć. Walczyć? A daj spokój, ostatnim razem jak ją, chyba w zimę to było nieważne, jak ją znaleźliśmy, to ona ze mną walczyła, ale ją pokonałam, więc dam radę. Obyś nie skończyła tak jak Szafir. Oj, też dostałam właśnie od niej w brzuch, ale jestem zdrowa. Stare czasy, nieważne. Dobra, chodźcie już. Trzeba ją odnaleźć. Chyba chciałaś, Kiara, powiedzieć, żeby się przygotować. No dobra, chodźcie. Dobra, idziemy, dawać. Nie pozwolę, żeby jakiś rybak znowu ucierpiał.